Witam się, Drops, w kolejnym odcinku, gramy w Need for Speed Undercover. No i testujemy naszego nowego Dodge Chargera Super B SRT8. I jedziemy punkty kontrolne, czyli takie dość fajne do testowania tutaj. No bo wiadomo, nie mamy przeciwników, tutaj lightowo sobie jadę w swoim własnym tempie. No, widzę, fajnie podskakuje, niezłe zawieszenie. Zobaczymy. No tutaj niby ta sterowność miała być mniejsza, ale jak widzimy, na takich szerokich drogach auto spokojnie ogarnia po prostu zakręty. Dość fajnie się rozpędza. No oczywiście tutaj widzimy, mamy taką podsterowność lekką. No przez to on wpada w takie coś, takie jakby poślizgi. Nie fajnie. Ale skoro on wpada w takie poślizgi, to może bardziej bym po prostu używał spowalniacza. I po prostu wiecie, go wciągał w taki poślizg. I chyba tutaj właśnie w tego typu aucie będę musiał używać już tego spowalniacza, żeby go po prostu wspomagać przy takich większych zakrętach. Bo na przykład tutaj mamy taki ładny łuczek, no to tutaj powiedzmy obeszłoby się bez tego spowalniacza. Tutaj już jest, powiedzmy, trochę inaczej. Oj, no trochę ciężko będzie mi się tym autem jeździć. Jednak chyba mogłem wybrać to Audi. Ale no nic. No, ale ledwie, ale wygrywam jednak. No, ale no cóż. Teraz już tego nie cofnę. Ale jeździłem sobie tym autem ucieczkę policyjną i tam auto jest idealne, bo tam nie potrzeba aż tak dużej prędkości, a bardziej się skupiamy na masie. Po prostu i ta masa tego auta idealnie się nam spisuje. I już mogę się tak bawić po prostu z policjantami, tak jak to chciałem robić Lotusem, że po prostu jakoś ich tam zgniatam. Tutaj to działa i naprawdę policjanci nie mają żadnych szans. No jak widzimy tutaj, no na zakrętach jest masakra. Jest strasznie dużo prędkości tracę. Aczkolwiek, no dajemy radę, no. Bo jest po prostu, nie ma tej takiej sterowności, tylko jest ta podsterowność i po prostu, no. Nie jeżdżę tego typu autami, nie jeździłem przeważnie w Nitrospeedach. Tyle co w Carbonie miałem Corvette. To tylko tam, ale no. Ale ona i tak była, jeszcze była innym modelem auta trochę, jak dla mnie. Ale no nic, nie mam Nitra. Tyle zauważyłem w tym aucie. Trochę za wcześnie użyłem sobie tego spowalniacza. Ale no cóż. Ale widzę, że po prostu, no, że będę musiał korzystać z usług tego spowalniacza, bo bez tego byłoby ciężko. O, i może uda mi się dojechać bez tego. Bez tego takiego odliczania na ekranie, czyli jest ok. Dobra, ile się tam ten mój Lotus rozpędzał? Jaką miał prędkość maksymalną? Nie wiem, ale tutaj, no, tutaj już widzę. Chyba było 255, tutaj widzimy, już jedzie szybciej. No ale ile czasu mu zajęło dojście do takiej prędkości? To jeszcze nie jest jeszcze aż jakaś taka, nie wiadomo jaka. Może u niego by się lepiej Nitro spisało, ale szczerze powiedziawszy, kompletnie, no, kompletnie tego nie chcę. Oj. Dobra, to była kompletna beznadzieja, to mogłem użyć spowalniacza. Bo po prostu strasznie długo zajęło mi pokonanie tego ostrego zakrętu. No ale nic, może dzięki temu po prostu wyścigi teraz będą dla mnie większym wyzwaniem. No, zobaczymy. O, kolejny poziom, fajnie. Może powinienem się bardziej skupić teraz tak jakby na ucieczkach, bo w tym to auto na... okej. Z chęcią tam wpadnę. Jedziemy do Carmen! I'm not actually in Hector's crew.
I mean, we raise for laughs and stuff, but they mostly keep to themselves. See, I've known Hector since we were kids, so he's always had time for me. They respect it too, you know. They know a good driver when they see one. And Zach, the way he talks about you, you would think he put a fan site on the internet. See, I'm more of a Ford girl. This thing goes any deeper, you'll blow your cover. Thanks to you, we have enough evidence to convict these guys. I repeat, take them out. Start with Zach. We need to protect your identity. You just bring him down, we'll pick him up. Now go. Polish the heads. What do you think? You okay? You don't look so good. Ale nie, no to nie może być koniec. Ja dopiero mam auto klasy trzeciej. A tam jeszcze pierwsza. No może kurczę, jak oni tu już chcą ich zgarnąć, to może ja jednak się opowiem po ich stronie i wiecie. Będzie coś ale szybciej wściekli, że może jesteśmy tą gliną, ale ostatecznie wygrywa nad nami rządza po prostu ścigania się i w ogóle tej akcji. No ale to się zobaczy. Dobra, momencik. Dostępne, ukończone. Bieżące. Momencik, zróbmy sobie widok świata, bo tu wydaje mi się, że są dostępne i aktualne. O, w ten sposób. I tutaj właśnie jest... To jest właśnie to. Czemu to znika właściwie? No nieważne, ale... No w sumie to jest tutaj najbliżej teraz, obok mnie. No i są jeszcze te zniszczenia. No to pobawimy się w zniszczenia, bo tym autem naprawdę... Fajnie mi się rozwala policjantów, więc tym się teraz zajmiemy. O, wreszcie coś nowego, a nie jakieś przejeżdżanie obok tych. Wykonaj, no, to 10 tysięcy to... Nie jest wcale tak źle. Żegnam. Ty już może wieje, co? Nie, no kurczę, brakuje. Przydałby mi się tu nitro, szczerze powiedziawszy. Jeszcze się trzyma? Kurczę, dziad. Ale nie, no nitro, muszę sobie załatwić nitro. Z nitrem to będzie w ogóle inna zabawa. Takie mam wrażenie. Bo wtedy mogę się łatwo rozpędzić szybko i wtedy uderzyć z całą swoją siłą. Takie mam wrażenie. Dobra, jedziemy na tego. No kurde, szczaił, że jadę tędy. Mam cię! Jejemy. No jak widzimy tym autem, no fajnie, fajne są pościgi tutaj z nim. Właśnie szczaiłem, że tam jest kryjówka, ale nie wiem jak tam wjechać. Dobra, tędy. No, już nawet nie zdążyłem wjechać do tej kryjówki. Nie, to teraz się pobawimy pościgami, bo... No bo tutaj to naprawdę... Oj, 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 mamy załatwić Zaka. Nie fajnie. No nic. Taka sytuacja. Nic na to nie poradzę. Nie fajnie trochę z naszej strony. No już prawie po nim. Od razu przydałoby mi się przyspieszenie jakieś nitro albo coś, żeby mi nie uciekł. No to już prawie koniec.
Nie no, w sumie jak go mam rozwalić, zabić, czy mam go aresztować, bo tak, no to w sumie... No dobra, to już i tak prawie po nim. No szkoda, no. No i sprawa załatwiona. No, ciężka sprawa. Good job apprehending Zach. We've got him in custody, but the real target is Hector. There's no room for personal feelings here, officer. Take Hector out now. Już natychmiast w tej chwili? Wow, no to się grubo po prostu tutaj robi. No okej. Ciekawa sprawa, jestem zarobić się ciekawy tej fabuły, co tu się stanie dalej. A ja chcę jego Nissana. Oj, 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 tutaj mamy trochę większą ekipę. Kurde, spowolnienie mi się. Spowalniasz, znaczy mi się. Skończył to. A, o ten! Tamci mnie nie interesują. Nie no. Pięknie. Kurde, on jedzie w drugim kierunku. Jedziesz, 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 jedziesz. Jest, gdzieś się tam zablokował. Na cwaniach, bo tutaj ma przyjaciół. Spokojnie. Ale odskoczył. Hector, już po tobie, pogódź się z tym. I to już prawie koniec, już mam mrugające. No to teraz nieźle się porobiło. No to się porobiło teraz. Ja nie mogę, ale rozwałka teraz. Masakra. A no ten mi tu został, okej. Zbir Hektora. No ja z nim pójdzie łatwo. Kurde, jakaś chce mnie blokować. Ale nie wyjdzie ci nic z tego. Cwaniaczku. To auto to po prostu... Hehehe. Ale nie no, jak to jakieś auto od nich, ludzie. No to nieźle. I co to się odwala? Ja chciałem sklep z częściami. A kolejny zbir Hektora. Teraz go nie za bardzo uszkodziłem. Hu hu hu, ale poszedł. Zresztą ja też.
Jeszcze. O, to już koniec. No, załatwiono. I'm sure that Hector knew you were coming. This operation may have been compromised. Watch your back. We may have a leak in your department. I co, to już jest sprawa załatwiona? Bo nie wiem za bardzo. Bitwa na autostradzie. Autostrada, punkty. No okej, no to ich mam już rozwalonych. Tu chcę sobie wejść. Osiągi. Nitro muszę mieć. Tuning. Nie taki tuning. Szybkie ulepszenie. To nie. Pakiety. Podtlenek azotu. Ile to kosztuje? 18, dawaj. To się przyda. Nitro musi być. Dobra. No to nieźle tutaj teraz sobie pograliśmy. Fabuła ostro ruszyła do przodu, czyli teraz będziemy po prostu dobyć zaufanie w innym gangu. Ten już rozwaliliśmy, no to okej. Okay. I jesteśmy w nowym mieście, no ale okej. Okay. To by było na tyle w tym odcinku, tak więc do usłyszenia i na razie.